Często słyszymy o tym, że probiotyki są bardzo korzystne przy dolegliwościach jelitowych, jednak warto pomyśleć nad tym, jaki dokładnie szczep probiotyku wybrać, ponieważ nie wszystkie szczepy mają takie same działanie. I w tym filmie opowiem Wam o tym, jakie szczepy przy zespole jelita drażliwego mogą być pomocne, jak dokładnie działają, czyli co zauważono w badaniach naukowych, jakie są efekty, jakie objawy mogą być zmniejszone dzięki danemu szczepowi. Zapraszam Was do obejrzenia całego filmu. Ja nazywam się Joanna Markiszewska, jestem dietetyczką kliniczną i na co dzień pracuję właśnie z pacjentami z zespołem jelita drażliwego, przeprowadzając ich przez wszystkie etapy diety low FODMAP, o której znajdziecie też sporo materiałów na moim kanale. Zatem zapraszam do obejrzenia. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej ilości mają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Między innymi modulują florę bakteryjną w jelicie grubym, wpływają bardzo pozytywnie na barierę jelitową, która jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia i o której też mam cały film o tym, jak ją wzmocnić. Wpływają także na komunikację jelit z naszym mózgiem, która też niekiedy może być mocno zaburzona i przez to są różne dolegliwości jelitowe. I przy zespole jelita drażliwego właściwie na wszystkich tych płaszczyznach zauważa się pewne dysfunkcje, czyli u osób z zespołem jelita drażliwego bardzo często pojawiają się zaburzenia mikrobioty, zaburzenia bariery, zaburzenia komunikacji jelit z mózgiem, dlatego też tak szerokim obszarem jest właśnie badanie tego wpływu probiotyków na zespół jelita drażliwego. Mamy naprawdę bardzo dużo badań naukowych w tym zakresie i przedstawię Wam wyniki tych badań w tym filmie. Co ważne, probiotyki, które omawiam w tym filmie, nie będą odpowiednie, jeśli współistnieje u Was SIBO i IMO. Wkrótce nagram kolejny film o tym, jakie probiotyki będą pomocne przy tym zaburzeniu i dopiero po wyleczeniu przerosty flory w jelicie cienkim można wprowadzić probiotyki polecane przy zespole jelita drażliwego. Niekiedy przy wyborze probiotyków zachęca nas to, że jest to probiotyk wieloszczepowy, więc wydaje nam się on dużo lepszy od jednoszczepowego probiotyku. Prawda jest jednak taka, że niektóre badania naukowe podkreślają, że właściwie te monoszczepowe mogą być lepsze przy zespole jelita drażliwego, ale właściwie też druga sprawa jest taka, że łatwiej jest zbadać monoszczepowy wpływ na jelita w stosunku do tych wieloszczepowych. I oczywiście wieloszczepowe też są takie mieszanki, które bardzo fajnie wpływają na zespół jelita drażliwego, natomiast tutaj w tym filmie też oprę się przede wszystkim na tych monoszczepowych probiotykach, ponieważ badania na ich temat myślę, że są dużo szersze i dużo solidniejsze i dużo więcej wiemy po prostu o tych monoszczepowych probiotykach. Przy zespole jelita drażliwego wyróżnia się korzystne działanie Lactobacillusa, Bifidobacterium i Saccharomyces. I tutaj w obszarze Lactobacillus i Bifidobacterium zaraz zresztą sami zobaczycie, że jest naprawdę szereg różnych szczepów. W badaniach podkreśla się także, że przy wyborze probiotyku warto zwrócić uwagę na liczbę jednostek tworzących kolonie, czyli CFU, i najlepiej, aby to była dawka 10 miliardów lub więcej. Jeśli chodzi o czas stosowania probiotyków, to przy zespole jelita drażliwego zaleca się, żeby to było co najmniej 4 tygodnie, mniej więcej w tym zakresie 4 do 8 tygodni. Probiotykiem, który jest bardzo dobrze przebadany u osób z zespołem jelita drażliwego, jest Bacillus coagulans, który wykazuje działanie zmniejszające bóle brzucha, wzdęcia, a także zaparcia i biegunki. Szczepem, który prawdopodobnie cechuje się najlepszym działaniem przy zespole jelita drażliwego, jest Bacillus coagulans MTC-C5856, który rzeczywiście wpływa na zmniejszenie bólu brzucha i wzdęć. Ten probiotyk charakteryzuje się tym, że jest bardzo odporny na enzymy trawienne, więc to jest jego ogromna zaleta, że faktycznie w praktycznie niezmienionej postaci może trafić do jelita grubego i tam zacząć modulować mikrobiotę, co przełoży się właśnie na te objawy, o których przed chwilą wspominałam. Jeśli chodzi o czas trwania, który jest zalecany w przypadku tego probiotyku u osób z zespołem jelita drażliwego, to 8 tygodni. U osób z zespołem jelita drażliwego problemem są nie tylko objawy jelitowe, ale nierzadko też bardzo duży poziom niepokoju, a także stany depresyjne. I w związku z tym bada się także probiotyki pod tym kątem, które probiotyki zmniejszają te dwa aspekty i wpływają korzystnie na psychikę osób z zespołem jelita drażliwego. I wyróżniamy trzy szczepy, które świetnie sobie z tym radzą. Jest to Bifidobacterium longum R0175, Bifidobacterium longum NCC3001, a także Lactobacillus acidophilus DDS1. Z kolei ze wzdęciami, czyli bardzo częstym objawem zespołu jelita drażliwego, świetnie radzą sobie Lactobacillus plantarum 299V, VSL3 i Bifidobacterium bifidum MIMBB75. Na bóle brzucha przy zespole jelita drażliwego bardzo korzystnie może wpływać suplementacja takimi probiotykami jak wspomniany już Bacillus coagulans, a także Bacillus coagulans Unique IS2.
Bardzo ciekawym probiotykiem jest Lactobacillus acidophilus NCFM, ponieważ może on modyfikować ekspresję receptorów związanych z bólem w przewodzie pokarmowym, takich receptorów jak na przykład receptory opioidowe i w ten sposób łagodzi bóle brzucha. Z kolei na biegunki przy zespole jelita drażliwego poleca się 2 szczepy. Jednym z nich jest wspomniany już Bacillus, a drugim Saccharomyces cerevisiae CN-CM-I3856. Wyniki, o których przed chwilą wspomniałam, dotyczą suplementacji jednego probiotyku, jednego szczepu. W związku z tym, jeśli zdecydowalibyście się na zastosowanie któregoś ze wspomnianych szczepów, to warto by było, żeby przez kilka tygodni stosować ten jeden konkretny szczep i nie dodawać sobie kolejnych probiotyków, bo trudno powiedzieć, jaki wtedy będzie efekt. W opisie tego filmu znajdziecie rozpiskę wszystkich tych probiotyków, o których przed chwilą wspomniałam, dzięki czemu łatwiej Wam będzie to przekopiować w Google i znaleźć produkty, które zawierają właśnie dany szczep. Część z tych szczepów nie jest zbyt łatwo dostępna w Polsce, ale większość z nich jest w takich produktach, które są dostępne, myślę, w niemal każdej aptece, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Trzymam kciuki, żeby Wasze objawy się zminimalizowały. Jeśli potrzebujecie pomocy w diecie przy zespole jelita drażliwego, to zapraszam do mnie na wizytę online lub wizytę we Wrocławiu w gabinecie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Będę mega wdzięczna za subskrypcję i łapki w górę. Wkrótce pojawi się film o probiotykach, także przy innych dolegliwościach i generalnie chciałabym ten temat mocno rozszerzyć na tym kanale, także mam nadzieję, że kolejne filmy też Wam się przydadzą.